Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 12, w wersetach od 13 do 21? Powiedział do niego jeden z ludu: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. A on powiedział mu: Człowieku, kto mnie postanowił sędzią albo rozjemcą między wami? Powiedział do nich: Uważajcie i się strzeżcie chciwości, gdyż nie od tego, że ktoś posiada zasoby, życie jego zależy. Powiedział im podobieństwo: U pewnego bogatego człowieka pole przyniosło obfity urodzaj. I rozmyślał: Co mam zrobić, gdyż nie mam gdzie gromadzić moich plonów? Powiedział: To uczynię. Zburzę swoje spichlerze, większe pobuduję. Zgromadzę całe zboże i wszystkie swoje dobra. I powiem duszy mojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij i bądź dobrej myśli. Bóg natomiast powiedział mu: Głupcze, tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. A to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie i z tym, który dla siebie gromadzi zasoby, a nie jest bogaty w Bogu. Znamienną cechą zarówno Ewangelii według Łukasza, jak też i Ewangelii według Jana jest to, że Pan Jezus często wykorzystywał różne sytuacje albo rozmowy, aby udzielić swoim słuchaczom głębszych duchowych pouczeń. Na przykład w Ewangelii według Łukasza z 7 rozdziału 40 wersetu. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: Powiedz, nauczycielu. 10 rozdziału 18 wersetu. Rzekł więc do nich: Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. 10 rozdziału 30 wersetu. A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. I 11 rozdziału 38 wersetu. Ujrzawszy to, faryzeusz dziwił się, że nie obmył się przed posiłkiem. Tak samo jest we wskazanym fragmencie. Jako odrzucony Mesjasz nie chciał być ani sędzią, ani rozjemcą, ponieważ poznał źródło prośby tego człowieka. Werset 15. Udzielił wszystkim poważnych pouczeń dotyczących chciwości. Chciwość dotyczy wszystkich czasów. Nie tylko niewierzący skłonni są miłować pieniądze, ale także wierzący. Wersety z 1 listu do Tymoteusza, 6 rozdziału, od 6 do 10 i od 17 do 19 wskazują następstwa takiego stanu. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości,
które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. A więc podobieństwo to powinno ciągle przemawiać do naszych serc. Dlaczego Bóg nazwał tego gospodarza głupcem? Dlatego, że swojego ciała nie odróżniał od swojej duszy. Wszystko, czego życzył swojej duszy, dotyczyło właściwie ciała. Nie troszczył się o swoją duszę, której egzystencja sięgała daleko poza ziemski byt. Nie uwzględnił Boga w swoich mądrych z ludzkiego punktu widzenia przemyśleniach. Pojęcie wieczności było dla niego zupełnie obce. Chciejmy zapytać samych siebie, a jak wygląda w tym przypadku sprawa z nami, którzy wierzymy w Pana Jezusa? Czy jesteśmy bogaci w Bogu? Czy żyjemy w świadomości, że nasze życie na ziemi może zakończyć się w każdej chwili? Czy to przez śmierć, czy to przez przyjście Pana Jezusa? Czy przedstawiamy Bogu wszystkie nasze plany?